Witajcie! W tym odcinku pokażemy Wam, jak w tani i prosty sposób zbudować wędzarnię elektryczną z automatyczną regulacją temperatury. Dla ułatwienia zadania przygotowaliśmy dla Was listę części, które będą niezbędne do budowy wędzarni. Podstawowym elementem, jak na pewno się domyślacie, jest blaszany kubeł na śmieci z marketu budowlanego. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest regulator temperatury do sterowania grzałką elektryczną. Niezbędna jest również i grzałka. Oraz rusztę z grilla ogrodowego. Na spodzie kubła wycinamy prostokątny otwór o wymiarach 20 na 30 cm. Wycięty kawałek posłuży nam do budowy otwieranych drzwiczek. Kolejną czynnością, jaką wykonujemy, jest wywiercenie otworów dla śrub, o które oprze się rusz. My użyliśmy śrub M8 o długości 50 mm oraz podkładek do stabilizacji. Do wykonania drzwiczek będziemy potrzebowali wiertarki, którą wiercimy otwory mocujące listwę zawiasową. Całość łączymy za pomocą nitów oraz nitownicy. Ostatnią ważną czynnością, o której należy pamiętać, to spiłowanie ostrych krawędzi za pomocą pilnika. Ponieważ przy każdej okazji użycia drzwiczek moglibyśmy się mocno pokaleczyć. Pamiętajcie o tym, żeby Wasz pojemnik na ścinki drzewne pasował do wymiarów drzwiczek. My wykonaliśmy nasz własny super pojemnik z blachy i połączyliśmy ją nitami. Grzałkę, którą użyliśmy, kupiliśmy w warsztacie naprawy AGD za 25 zł. Ma ona moc 1000 W, co w zupełności wystarczy na utrzymanie temperatury. Jeżeli macie pod ręką starą kuchenkę elektryczną, to ona też doskonale się sprawdzi. W instalacji nie zapomnijcie o podłączeniu budowy grzałki do przewodu ochronnego, co uchroni od porażenia w przypadku zwarcia fazy z obudową. Na dnie nasypaliśmy warstwę kamyczków bazaltowych, które można dostać w lokalnym sklepie ogrodniczym. Dzięki tym kamyczkom zwiększamy pojemność cieplną naszej wędzarni, co powoduje lepszą stabilizację temperatury. Moduł sterowania NA1 jest odpowiedzialny za utrzymanie właściwej temperatury wędzenia. Jego obsługa jest bajecznie prosta i nie wymaga od Was żadnej wiedzy elektrycznej. Dostajecie gotowe do użytku urządzenie, wymaga tylko i wyłącznie włożenia wtyczki do gniazdka i włączenia przycisku. Aby zmienić temperaturę zadaną, należy przycisnąć przycisk SET przez 2 sekundy. Gdy zapali się ikonka termometru, możemy zmieniać temperaturę za pomocą strzałek z dokładnością 0,1 stopnia Celsjusza. Wszystko zatwierdzamy przyciskiem SET. Moduł zabezpieczony jest przed spaleniem za pomocą wykręcanego bezpiecznika. Uchwyty na obudowie pozwolą zamocować go w dowolnym, wygodnym miejscu.
Czas i temperaturę wędzenia musicie dobrać sami. My nasze mięso wędziliśmy przez 4 godziny w temperaturze 85 stopni. Mięso po wyjęciu było miękkie i smaczne, więc jak na pierwszy raz oceniam nasze rezultaty na pozytywne. Życzymy Wam udanego wędzenia. Zespół Termoregulatory.pl. Do zobaczenia w naszych kolejnych filmach.